niezmiernie miło gościć wszystkich Państwa w Łomsku, gościć Państwa w tym wspaniałym amfiteatrze z okazji Święta Owocobrania. Nie tak dawno obchodziliśmy również w tym miejscu Święto Kwitnące Jabłoni. Te parę miesięcy bardzo szybko nam przeminęły, przebiegły i dzisiaj już świętujemy plony. Rozpoczynamy dzisiaj podsumowanie sezonu, ciężkiej pracy naszych rolników, sadowników i rozpoczynamy dzisiaj sezon. Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa wysiłek tegoroczny. Proszę się nie martwić, że niektóre kraje nie chcą konkurencji takiego jabłka. Nie są w stanie wytrzymać tej konkurencji, w związku z czym trudno, żeby wpuszczali na swój teren. Ale tyle jest jeszcze rynków niezdobytych dla tak ambitnych mieszkańców Łącka. Na pewno znajduje się jeszcze wiele innych scenariuszy dobrego z korzyścią finansową sprzedania jabłek. Muszę przyznać, że jest to dla mnie naprawdę niesamowite osiągnięcie, bo nie spodziewałam się tego, naprawdę. Wszystkie dziewczyny były niesamowite, jedyna w swoim rodzaju. Każda reprezentowała każdy region Polski w fantastyczny sposób, naprawdę. Były dziewczyny, które zajmowały się rękodziełem, niesamowite osobowości i przede wszystkim w różnym wieku. Czyli tak naprawdę konkurs nie miał żadnych ograniczeń, ani wiekowych, ani kulturowych. Było super. Bardzo się cieszę, że mogłam prezentować Łącko właśnie na tak szeroką skalę, jaką była prezentacja polskiej wsi w takim ogromnym wydarzeniu. No cóż, wydaje mi się, że na targach w Brukseli będę godnie reprezentować nasz wspaniały region Łącko. Dziękuję bardzo. Jeszcze 13 wynagrodzeń.
Samorza Woli Wrocławej. Zaś trzecie miejsce, ustępując zaledwie o głos tym, którzy byli wcześniej, wywalczyło sumą punktów 193. Mieszko dla pani radni. Bardzo się cieszy z małych, małych rzeczy. A to nie takie małe, bo 2000. To jest to zawsze. Brawo! Walka popłaca. Gratuluję i do zobaczenia w przyszłym roku.